Także dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze Warszawa, jeszcze wrzesień i 2016 rok. No, w Warszawie to Macierewicz jeden, to nic nie jest w stanie tu wskórać. Proszę Państwa, wszystko w Warszawie jest spóźnione. Czy u stomatologa, czy do kasy, czy gdziekolwiek ludzie nie idą, to wszystko mają spóźnione w Warszawie. Także no niestety, jakoś tak jest, że w Warszawie wszystko jest spóźnione. Jedynie przyspieszone są takie odruchy żebracze, w sensie, że jak 2 złote znajdzie ktoś tu w Warszawie, to szybko podniesie i patrzy, żeby kto jeszcze nie widział, bo to już jego. No ale nie powinien brać 2 złote, jak leży, no to niech sobie leży. Ale to są takie, wiecie Państwo, na prędce robione rzeczy. No też maherowy żebrak tu wie, proszę Państwa, że nie powinien stać na baczność, nie powinien stać jak książę, tylko musi się opierać. Lepiej, żeby leżał. Lepiej, żeby kasłał, pochrumkiwał, jakieś dźwięki wydawał. Lepiej, żeby z kimś rozmawiał, dyskutował, szeptał, chociaż panował nad tobą tym, że on nie powie nic, a ty coś. Czyli, że przynajmniej kaszlniesz, pochrumkując, będziesz szedł i coś tam jeszcze pokrzykując innego robił. Także, proszę Państwa, są to takie naprędce, szybkie takie odruchy żebracze, że nawet nie wiedzą, co robią. W sensie, że to jest tak we krwi, jak leży 2 złote czy złotówka, to Bóg nie ma i to jest jego, a jak ktoś się spyta, czy ten ktoś coś podniósł, to on już nie pamięta, bo to jest takie normalne, że trzeba kraść, oszukiwać, dręczyć, kłamać, czyli podszywać się też pod innych ludzi. Bardzo chętnie ta von Lipska dzisiaj zaczęła udawać, że nie wie, jak dojechać na Marsa. No jak to, mieszkała pod Otwockiem, to przecież to są arterie komunikacyjne, które przez dziesiątki lat nie zmieniały się. I nagle albo tupie kopytem, jak głupia łóżko, które ma z łaski, proszę Państwa, udaje Jadwiga Koszele, która mieszkała w Anglo-Ameryce Białystok, dawno jej tutaj nie ma. No to po prostu takie odruchy dzikie, oczywiście, że dzikie, bo szybkie, oszustystyczne, tu na dobrze nad Wisłą w Warszawie, a żebracy umieją. Macierewicz ma w tej sprawie swój pomysł, żeby włączyć w obronę terytorialną różne organizacje paramilitarne, związki strzeleckie. Co pan na to? Na razie to propaganda. Nawet gorący zwolennicy obrony terytorialnej po wczorajszej podkomisji, gdzie mogą zaprezentować koncepcję, są bardzo rozczarowani. Gorący zwolennicy z ruchu Kukiz 15. Więc na razie się trudno jest do czegokolwiek odnieść, bo były różne wypowiedzi, dużo hałasu, dużo szumu, że tutaj po raz pierwszy się coś dzieje. No i oczywiście mogą niepokoić 2 rzeczy, to znaczy takie pomysły, że właśnie pewne formacje polityczne będą się... Czyli ONR na przykład. Albo, tak jak wczoraj widziałem to w internecie, jeden z posłów PiS-u dziwił się, że obrona terytorialna nie powstaje najpierw na Śląsku, bo tam jest ukryta opcja niemiecka, więc takie myśli chodzą niektórym posłom PiS-u po głowie. Ale, jak mówię, na razie nie wiemy, jak ta obrona terytorialna będzie wyglądała. Nie ma ustaw, nie ma propozycji. Drugim niepokojącym aspektem jest to, że to będzie szalenie kosztowne i że miliardy złotych potrzebne na modernizację, na najnowocześniejszy sprzęt pójdą na to, żeby tę polityczną ambicję tutaj zrealizować. Czyli obrona terytorialna jest potrzebna? Jest potrzebna, na pewno. I ta obrona terytorialna przez cały czas jest. Ona jest przygotowana na czas, jak to mówią w wojsku, W, czyli czas wojny. I miałaby być rozwijana w takim czasie. Jest potrzebne może więcej kapitału społecznego w tym sensie, że takie jednostki, które by pomagały przy klęskach żywiołowych. Aha. Natomiast
nie jest potrzebna obrona terytorialna widziana jako jakiś wielki ruch polityczny, jako jakaś taka milicja polityczna podległa ministrowi obrony, ani nie jest obrona terytorialna już tak ważna w kontekście pocisków manewrujących, dronów, zupełnie innych metod prowadzenia wojny w XXI wieku. Wrócimy do naszej... że partyzanci i lasy będą tutaj przesądzani, no jest, no, delikatnie mówiąc, no tak, bardzo anachroniczny. Trochę anachronizm. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier i były szef MON, jest moim i Państwa gościem, a teraz informacje Radia Tok FM. A teraz na poważnie. Co tu się stało? Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16:40. Reklama. Jędruś, lubię 15%. Gębę uśmiechniętą mąkie jest 40%. A już nie powiem, co się ze mną wyprawiał, kiedy widzę 70%. Hej! W Skitimie 15% taniej na syćkie rowery Cube. Do minus 70% na narty, snowboardy i zimowe łodzienie. No a po 40% do spozywca Kaleczta. Skitim na zdrowie! Skitim! Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamo czanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Mój mąż jest taki kochany. Od tylu lat kupuje mi mój ulubiony serek. No, kochany, ale gapomaty. Słucham? Przecież mógłby kupować serek Pilos. Ten twój gapcio. Większość Polaków uznała smak serka Pilos Amelia z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż serka numer 1 na rynku. Więc wybierz serek Pilos Amelia, który w regularnej cenie kosztuje tylko złoty 25 za 175 gramów. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. Sprytniej, Daniu, kupować marki Lidla. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska Misja Medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. 100 zdjęć z archiwów, fotoreporterów i z domowych albumów. 80 wspomnień. Opowieść o kościele, ojczyźnie, wartościach i o nas samych. Album Gość arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Promocje Gdańsk 16 września, Europejskie Centrum Solidarności. Sopot 17 września, Państwowa Galeria Sztuki. Gdynia 18 września, Muzeum Miasta Gdyni. Zawsze o 18:00, wstęp wolny. Mecenasi Miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia. Informacje ecs.gdańsk.pl. Zaprasza Europejskie Centrum Solidarności. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowieca, zapraszam. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold, Małgorzata Wasserman, poinformowała, że za tydzień zamierza spotkać się z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, bo właśnie tam toczy się proces założycieli tej piramidy finansowej. Jeszcze dziś zastępuje ją Barack Obama, ale już jutro Hillary Clinton wraca do gry i znów będzie namawiała Amerykanów, by wybrali ją na prezydenta. Kandydatka demokratów wypoczywała kilka dni po tym, jak zasłabła podczas uroczystości upamiętniających ofiary zamachu z 11 września. Twierdziła, że lekarze zdiagnozowali u niej zapalenie płuc, zaś jej mąż wspominał o odwodnieniu. Na ten czas w kampanii zastąpił ją Barack Obama, który podczas wieców w Filadelfii przekonywał, że Hillary nigdy się nie poddaje, dlatego warto na nią głosować. Ostro krytykował też jej rywala, Donalda Trumpa, wytykając mu niekompetencje w sprawach międzynarodowych i przypominając o jego sympatii dla Władimira Putina.
W tym roku słychać najbardziej szalone rzeczy w czasie tej kampanii, ale ja jestem optymistą. Podźwignęliśmy się z recesji, sprowadziliśmy wojska do kraju, wymierzyliśmy sprawiedliwość osami Bin Ladenowi, pokazaliśmy, że postęp jest możliwy. Trump o głosy wyborców walczył wczoraj w Pensylwanii, przedstawiając swój plan pomocy rodzinom. Przewiduje on między innymi gwarantowane przez rząd federalny 6-tygodniowe płatne urlopy macierzyńskie, ale sztab Hillary Clinton uznał ten program za nonsens. Po zwycięstwie w US Open i zajęciu pierwszego miejsca w rankingu WTA, Angelika Kerber odpoczywa w rodzinnym Puszczykowie. Cieszę się, że teraz właśnie wróciłam do domu i mam parę dni, gdzie mogę trochę dojść do siebie, bo zmęczona jestem. Dużo wydarzeń, dużo emocji, które przeżyłam w ostatnich dniach i godzinach, więc to jest to, na co się teraz najbardziej cieszę. Przed Angeliką w tym sezonie jeszcze 4 duże turnieje, ale za najważniejszy cel ona sama uważa utrzymanie miana pierwszej rakiety świata. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.40. Pogoda. Z oknami słonecznie i ciepło. Przelotnego deszczu spodziewajmy się jedynie w górach. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście, przez 23 w Warszawie i Lublinie, 26 w Szczecinie, Poznaniu, do 28 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Wypożyczkę w Eurobanku polubi każdy, kto lubi planować. Dlaczego? Bo kiedy bierzesz wypożyczkę, nie tylko z góry wiesz, ile zapłacisz, ale wiesz też, że kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. A teraz na poważnie. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, jest moim i Państwa gościem. Panie przewodniczący, co tam się działo u Was wczoraj na klubie? Przyszła pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i co? Prezydent Gronkiewicz-Waltz sama poprosiła o takie spotkanie, mając chęć powiedzenia, co się dzieje. W klubie parlamentarnym z natury rzeczy jest bardzo dużo osób, no trochę mniej zorientowanych, nie mieszkających w Warszawie, śledzących w media w tę sytuację, więc władze klubu bardzo chętnie przystały na to, żeby mogli wszyscy popytać. Wszyscy jesteśmy zdezorientowani. No tak, dużo było wczoraj takiej dobrej edukacji, jak to wygląda. Też i takiej, jeśli chodzi o legislację, też aktywny był jeden z byłych prezydentów Warszawy, obecny poseł Marcin Święcicki. Więc jakichś sensacji, emocji politycznych na tym spotkaniu nie było. Była duża solidarność z Hanną Gronkiewicz-Waltz, walczącą tutaj o wyjaśnianie spraw i odbudowę swojej wiarygodności i dużo takiej, bym powiedział, edukacji, jeśli chodzi o przepisy, o problemy, z czego się one biorą. Zostańmy przy tej edukacji. Czy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wyedukowała, poczuje się pan wyedukowany, że jest niewinna w tej sprawie, nie ma sobie nic do zarzucenia? Na pewno jako prezydent miasta jest politycznie odpowiedzialna za rzeczy, które się działy w urzędzie, który jej podlega. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast starając się czytać i mieć tutaj własne zdanie w sprawie reprywatyzacji, widzę, jak bardzo to wszystko było skomplikowane, jak przez lata obsiedli chciwi ludzie ten obszar i że rozplątywanie tego jest, no jest bardzo trudne. I jak że to chciwi ludzie nie jest tylko kwestia obsiedli. Braku ustawy reprywatyzacyjnej przez te 26 lat, czy szukania tutaj odpowiedzialnych, ale jednak patologii, które się tutaj mocno hodowały i które są absolutnie nieakceptowalne. Ale nie mam wątpliwości co do tego, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest
zdeterminowana, żeby to wyjaśniać i że... Ale może trochę późno, bo do tej pory ja miałem wrażenie, że w ratuszu jest pewna dezynwoltura w sprawie reprywatyzacji, tej dzikiej reprywatyzacji, że przecież rzecz nie jest znana od dzisiaj, prawda? To prawda, też to był taki moment, ta publikacja Gazety Wyborczej, podobna do kilku poprzednich publikacji. Tutaj to nie było takie tąpnięcie, nie wiem, jak artykuł gazety o aferze Litwina, tylko jakiś fragment. I nagle ta czara goryczy się jakoś przelała i bardzo mocno wybuchła. I rzeczywiście to pytanie wielokrotnie Hannie Gronkiewicz-Waltz zadawaliśmy, to znaczy dlaczego nie było mocniejszej reakcji, choćby po kwietniu, czy nie było jakichś działań wcześniej. No ale to dzisiaj każdy jest mądry po szkodzie i ważne jest, co Hanna Gronkiewicz-Waltz teraz robi, że są konkretne działania takie jak zablokowanie wydania działki tej osłabionej. Tak, słusznie pan zauważył, że to jest trochę po niewczasie. Trochę po niewczasie nastąpiły dymisje. No, skandaliczna w ogóle postawa urzędników. Tak. Prawda, dopiero prawda. Teraz poleciały głowy. Na wszystko to było wiadomo znacznie wcześniej. No zgoda. I tutaj na pewno najbardziej by się z nami zgodziła sama Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona zresztą to mówi, że po prostu nie doceniła tutaj głębi problemu i decyzję podejmuje tu i teraz. Dobrze, że je podejmuje. Ja myślę, że zwłaszcza po wczorajszej prezentacji pana Śpiewaka i Miasto jest nasze, pokazującej tę całą mapę dzikiej reprywatyzacji i zaskakujące rewiry i obszary, że to też trochę rzuca nowe światło, jakie to środowiska w tym wszystkim działały i że skupienie całej odpowiedzialności i uwagi na Hannie Gronkiewicz-Waltz jest taką trochę ucieczką różnych środowisk i osób w dość wygodne pole, bo wiadomo, Platforma jest dzisiaj trochę takim chłopcem do bicia po przegranych wyborach w zeszłym roku i Hanna Gronkiewicz-Waltz nadaje się do tego. Oczywiście... Ale w tej sprawie, patrząc tak zupełnie z boku, no to prawda jest taka, że Platforma Obywatelska nie dość, że kupiła ten grill, to jeszcze zakupiła węgiel dla PiS-u, żeby się na nim położyć. No dzisiaj tak to wygląda i pewnie gdyby przewidzieć, co się będzie działo, to działania byłyby inne. Ja rozmawiałem z radnymi Platformy w Warszawie, pytałem, no jak to, wy tego nie docenialiście wcześniej, nie alarmowaliście, nie podnosiliście tematu. Rzeczywiście jakoś w tej Warszawie osoby różnoodpowiedzialne, bo to też dotyczy opozycji w Radzie Warszawy, czy w ogóle PiS-u, czy innych ugrupowań, no nikt tego alarmu jakoś mocno nie podnosił. Przecież nawet w kwietniu już PiS rządził ze swoimi służbami i równie nie znosili Hanny Gronkiewicz-Waltz, jak nie znoszą jej teraz. I jakoś nic się specjalnego wtedy nie działo. Więc była jakaś forma takiego znieczulenia, że to coś się tutaj dzieje, że ta dzika reprywatyzacja, ja widziałem, nie wiem, w kabarecie Pożar w burdelu nawet występuje taka postać dzika reprywatyzacja od dłuższego czasu, więc nie wiem, tak jakby się wszyscy z tym oswoili i nikt pięścią w ten stół nie uderzył, ale no dziś niech Hanna Gronkiewicz-Waltz, mająca mandat w 3 wygranych kolejnych wyborach, walczy. Widać z badań opinii publicznej, że ma jednak solidne wsparcie warszawiaków, którzy doceniają dobre rzeczy z jej rządu. Wie pan dobrze, że to jest pstry koń. To jest, ale to pstrość tego konia jest może zaletą, to znaczy, że pracą i wiarygodnością można tutaj wiele rzeczy odrobić, bo ja myślę, że nie jest to może specjalnie odkrywcza myśl, ale nawet ci bardzo krytyczni dziś warszawiacy wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy widzą jakieś deficyty, zbyt późną reakcję i tak dalej. Tak, doceniają inwestycje, wszystko tak, to prawda. Ale mi chodzi o co innego. Nie chcą, żeby to był komisarz z PiS-u. Że to tak naprawdę na końcu każdej drogi atakowania Gronkiewicz-Waltz dzisiaj tkwi komisarz z PiS-u. Wcale nie wolne nowe wybory i z
znakomity jakiś nowy prezydent, tylko komisarz z PiSu na 2 lata. O tym trzeba pamiętać. Panie przewodniczący, ale ciekaw jestem, jak rozmawiacie o tym w gronie kierowniczym Platformy Obywatelskiej. Co z tym robić? PiS wzywa do dymisji Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie chce żadnego referendum. Mówi, że ma się podać do dymisji i tyle. Co do komisji śledczej w sprawie reprywatyzacji, której domaga się Kukiz 15, no to też jesteście w rozkroku. Nie mówicie nie, nie mówicie tak, trochę jak PiS. Ja sądzę, że... Kłopot komunikacyjny. Jest kłopot komunikacyjny, bo sprawy są zawiłe i te patologie trwały bardzo długo. Ja uważam, że tutaj wszystkie karty na stół i spodobała mi się, czy uważam, że to był bardzo ważny moment, ta zapowiedź Hanny Gronkiewicz-Waltz, że wszystkie dokumenty zostaną ujawnione, nazwiska, adresy, daty, kwoty. I ale komisja że... nie powstała, także z waszej winy, bo radni Platformy ale nie przyszli. Ale nie potrzeba, akurat do tego ujawnienia nie potrzeba komisji, trzeba dać to do internetu, tak, zeskanować i dać do internetu i wtedy patrzeć, tak jak mówię o tym, co robi Miasto Jest Nasze, też widzę czasami taki nadmiar autopromocji czy intencji politycznych w tym działaniu, ale mówię o takiej mapie, która rzuca zupełnie nowe światło, kto, co, gdzie i jak. Więc wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej cudownej drogi, takiej różdżki, którą da się tę sytuację odwrócić, czy jakby powiedzieli PR-owcy przykryć. Więc Hanna Gronkiewicz-Waltz swoimi decyzjami, takimi jak nowi wiceprezydenci, nowa organizacja, nowi ludzie, nowe procedury, i cierpliwym wyjaśnianiem sprawa po sprawie powinna swoją wiarygodność odbudowywać. Ale boicie się komisji śledczej, bo byłby to apel karpia o przyspieszenie świąt? Nie, ja uważam, że akurat w tej sprawie i tu widać PiS wcale się nie śpieszy i używa stałego argumentu przeciw komisjom śledczym, czyli pracuje prokuratura, pracują służby, że... Ale służby właśnie nie pracują. Przecież Hanna Gronkiewicz-Waltz składała zawiadomienia do służb i do CBA i jakoś... No właśnie, to jest ciekawe, dlatego uważam, że taka to jest komisja tak, która wszystko pokaże, która niczego nie schowa, będzie na korzyść Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo tutaj musimy się zmierzyć z ćwierćwieczem tej reprywatyzacji czy jej braku i z tymi patologiami, które narosły. I to jest sprawa też sądów, ministerstw, tak? Znaczy to jest tak, że wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz właśnie na posiedzeniu klubu tłumaczyła, że to miasto jest w wielu sprawach na końcu takiego łańcucha, tak? I jeśli to wszystko wyświetlić, to myślę, że ten obraz będzie zupełnie inny i nikt nie będzie widział jedynego szwarc charakteru tutaj w Hannie Gronkiewicz-Waltz w tej sprawie. Czyli mówi pan komisja śledcza. Podeszliśmy otwarcie do tego pomysłu. Oczywiście retoryka ruchu Kukiz 15, która temu towarzyszy, jest taka mało akceptowalna, tak, bo to nie jest takie proste, jak się mi wydaje. Natomiast ja co do zasady uważam więcej jawności, przejrzystości, niech będą komisje śledcze. Tak jak w przypadku Amber Gold w ogóle się tej komisji nie boimy. Chcielibyśmy, żeby była komisja śledcza w sprawie skoku, więc może być i komisja śledcza w sprawie reprywatyzacji, bo im więcej faktów, im więcej konkretów, tym ten obraz będzie się tutaj zmieniał. Ale może, panie przewodniczący, na komisję śledczą w sprawie skoku był dobry czas, gdybyście u władzy? No na pewno to jest błąd i na pewno teraz wiele osób, mówię tutaj o całych 8 latach, żałuje tego, że no, nie była tak pryncypialna w tych sprawach i uznawano, że nie ma co nie była takich rozliczeń. Panie przewodniczący, no pamięta pan głosowanie nad Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobro, no to takiego blamażu to ze świecą szukać. Zgoda, no ja mogę powiedzieć, że nie byłem wtedy posłem, tak więc nie czuję się w takim sensie bezpośrednio parlamentarnym odpowiedzialnym, politycznie oczywiście tak. Natomiast to są właśnie tego rodzaju błędy, które potem się bardzo mszczą, bo różne patologie rządów PiSu 2.5.2.7 wróciły teraz ze zdwojoną czy ze strojoną siłą z tymi samymi ludźmi, którzy uznali, że są kompletnie bezkarni i że nigdy ich z tych działań nie rozliczy. To jest ogromny problem. Mam wrażenie, że nie wiem, minister Macierewicz czy minister Ziobro
nie zastanawiają się nad tym, że kiedyś ich władza się skończy i ktoś przyjdzie po nich, ich rozliczy, sprawdzi, odwróci ich. To nie jest argument, to jest ważna cecha nie tylko ich, jeśli chodzi o politykę. Bardzo niewielu polityków myśli w ten sposób do przodu. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier, były szef MON, był moim i państwa gościem. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy z Tomaszem Topką. Realizował program Adam Szuraj. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się. Nie można tak gadać, proszę państwa. Nie można tak gadać. Że przyjdą, rozliczą, to zawsze się coś tam kończy, ale po co to mówić w złym smyśle, prawda? W złym sensie. Nie wolno pejoratywnie, trzeba pozytywnie. Także, proszę państwa, nawet gdyby to wszystko miało być złe, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bóg Jahwe dopuszcza i takie rzeczy, na których się złapał też sam Kościół katolicki, że dopuszczał gender, że dopuszczał różne rzeczy, różne prądy. Nie ma co być osobą zaskoczoną, trzeba być osobą przygotowaną, ale tylko jako taką, która bada Pismo Święte, Słowo Boże, że ja należę do Jahwe, ja jestem tworem Bożym, to ja muszę wiedzieć, czego ten Bóg ode mnie wymaga, a nie na pastwę losu, życie podwórka i studni. Wielka Wioch, Warszawa.